Dobra, już mu pomagam. Zaraz padniesz ładnie na kolana. Ładnie. No muszę jakoś taktykę obrać. Yeah, pięknie. Zostaw go. Jebci. Dobra, ich miecze bierzemy. A ty człowieku, czekaj, ty się. Quiet now. Follow me. Czekaj, bo ty nie możesz mi zginąć. Moment, zrobimy save'a. Chłopie, ty mi nie możesz zginąć, nie, to jest wykluczone. Masz żyć. Dobra. Oni się muszą wszyscy na mnie fokusować, bo inaczej wtedy ten bydlak nie będzie strzelał do nich. No, jednego zabił, zajebiście. Ło! Drugi padł, dzięki, stary. Ratujesz mi łeb. I właśnie, skoro o ratowaniu mowa, to ty chłopie wypij jakiś rum czy coś. Rum, jebut. Ty, jaki oni damage strają. Dobrze, pięknie. Dobrze, poszło. Czekaj, daj mi coś zjeść. Dobra. Jakoś się dorobię. Quiet now. Czekaj, daj mi ten miecz zebrać, ty kurde idioto. Daj mi łupy pozbierać, dzięki. Teraz save'a robimy. Tutaj teraz muszę, kurde, co po jednej walce to ja muszę save'a robić, bo kurde nie wiadomo czy ten typo nie zginie mi przypadkiem zaraz. Dobra, i następnie cienie. No, dzięki. Kurde, chciałbym taki... taką strzelbę. Czy coś w ten... No, to jest muszkiet taki. Dobra. I ostatni cień zdycha. Zaraz. Jest! Też dobiłem. Pięknie. Chciałem tak zrobić, wiecie, że dla efektu, żeby to wyglądało. Czekaj, kurde! Daj mi łupy pozbierać, człowieku. Cierpliwy bądź. No ty widzę, że ty za chwilę nie masz tej cierpliwości. Jej ci brakuje najwyraźniej. Coś jeszcze? Jakiś kamień teleportacyjny. Nie wiem, na kim ona, ale dobra. O, tu jakaś skrzynia, pewnie zamknięta. O, jakiś klucz, mówicie. Tu pewnie też klucza wymaga. A, to już wytrychy, bardziej. Dobra. Idziemy dalej za tym gościem. It feels good to have cold steel in my hand. Makes the hunt easier. Your shadow creatures will no longer threaten anyone. They were a tough lot. Here, you definitely earned it. O, dzięki. O, nawet podwyżkę mi dał. Fajnie. So, are you leaving the island now? No, I'm gonna stay here and hold the fort. Well, good luck. Dobra, czyli teraz Severin tak, idzie sobie. Ja sobie za nim też idę, może coś znajdę. O, fajnie, że tu grzyb się ukrywał. Coś jeszcze jest, kwiat. Dużo tych kwiatów ducha jest. Ciekawe co one będą mi tu dawać. Te roślinki. Czekaj, jak tam pójdę dalej? Coś znajdę?
Weź ty to zapisz. I tak zaraz skończę odcinek, więc spokojnie. Dobra, zapisano. Weź ty miecz trzymaj w łapie, bo... Chłopie... Nie wiem, czy oni nas tutaj nie chcą wystraszyć. Czemu tu tak, kurde... Dziwnie jest, ta mgła. I więcej tych cieni. O kurde. A, dobrze, teraz zrobiłem unik. No, kurde. Ło. Te czarne bestie mnie wkurzają. O kurde. Ten sługa cienia w ogóle mi tu nic nie robi. Moment. Woluj. Tej pomóż. Chłopie. A, fajnie, że mi to ekstra będzie zabierał. Koleś. Nie wiem, że to są te stworzenia. Oluj. Dobra, trzeba będzie trochę tego, niego bimbu wypić. Dobra, rozdupsuł go. Kurde, no naprawdę, to jest coś nieprawdopodobnego, żeby tak stworzenia biły. Dobra, kości, a tamten faga coś ma? Nie, pustak. Dobra, a właśnie, jakieś skillsy sobie użyjmy. Broń dystansowa, cwaniactwo. Dajmy sobie teraz nieco. Dajmy sobie nieco broni dystansowej, bo to będzie też przydatne. No, czekaj, kurde, jeszcze raz. Dobra, tak zapisać. Dobra, trzymaj miecz w łapie. Bo znowu pewnie coś nas zaatakuje za chwileczkę. Ja idę dalej, ja przeszukuję jaskinię do końca. Nie ma co się z tym dupić, bo jak coś znajdę, to kurde biorę i idę. Trzepnij save'a, bo... Jeszcze nie kończymy odcinka, dopóki nie... O kurde, co to jest? Ej, człowieku! Ze mną tu! Walcz! Bronić się też umie. Ło, ło. O kurde. Ale się wściekł. Te jego. Ta to ma fazę. Dobra, dobra, taniego bimburu trochę. Dobra, jeszcze trochę i po tobie. Ło! Kurde, nie. To się już zaczyna robić. O kurde. Jak on mnie odepnął. O kurde. Dobra, chyba go wścieczyłem wystarczająco. Dobra, teraz mogę się tym zająć. Tym czarnym gównem. Teraz ty cierpisz. Poszło. Kurde. A nie, te golemy są przerąbane.
Dobra, ruda żelaza. A oni mają jakieś złoże ciągle. No wiadomo, że dlatego tak. Taką siłę mają. Coś tu ma. I need a lockpick. Kurde, i trzeba zrobić kolejnego nowego save'a. Bo tu jest jakaś skrzyneczka znowu. Tu się skarbeńka ukrywają, tylko trzeba kurde pamiętać też tę lokację. O, i kolejny czarny ghoul. A, to do ubicia. Jeszcze trochę po tobie. Pięknie. Dobra. Save'a, gdzie jest ten nasz pierwszy? Jest tutaj. Okej, okay. Dobra. I co wy tu jeszcze macie w tej jaskini? Kurde. O Jezu. Nie, za dużo trochę tych guli. Nie. Trzeba tego sprawdzić u tego. Jak on się ten gnój nazywał? Coś na S też. Dobra. Przyszło. A, Severin, dobra. Dostał. No muszę się bronić dużo. No, patrz! Zabrałem go? Dobra. I ten jeszcze jeden ghoul. A nie, było ich tylko dwóch. To jeden musiał uciec. Czekajcie, ja tam się przebiegnę jeszcze raz i złoję tyłek temu ostatniemu. Tu coś jest w ogóle? Nie. Tylko sobie tak można wskoczyć. Nie wiem na co, ale można. Dobra. I jeszcze jeden. Ghoul. Zasraniec. Dobra, tam mamy tą skrzynię. Muszę zapamiętywać dużo lokacji. Tej, ktoś tu leży. Ło. Dobra, padłeś. Jakiś żołnierz, pochodnia. O, koleś ma pochodnię, ale i tak tu jest jasno, więc mi pochodnia nie jest potrzebna. I tu kolejny kufer. Więc kolejny save. Tu coś mamy? O, można się tu wspomnieć, jak miło. Kolejny żołnierz. Pierścień oficera. O, ma jakiś pierścień, to sprawdzimy, czy będzie dobry. No. Pierścień oficera, pistolety, zastraszanie. O! Aha, inkwizycja! Do tego świństwa nie będę nosił. Chociaż pistolety plus 10, zastraszanie plus 5. I złotousty minus 5. Kurde, nie. Nie, to na razie to, ten pierścień się najlepiej sprawuje. Ale na sprzedaż pójdzie. To jest pewne. Nie będę nosił czegoś, co jest z inkwizycji. Nie ma mowy. Mamy jakiś portal. Ty w ogóle zobaczymy, czy ten portal mnie nie zabije. Zaraz przetestujemy. Dobra, nic nie ma. Zobaczymy. No. Aha, nie działa. Taki wał. Dobra, to stąd idziemy. No stąd idziemy po prostu. No, tu nie ma co tu szukać za bardzo. Dobra, tu mamy parę kufrów do otworzenia na przyszłość. Więc trzeba pamiętać o tej lokacji. Czegoś tu nie ma? Nie, dobra. Zdawało mi się. Tylko mi się zdawało. Dobra. Zwijamy się stąd. Ty, jak on długo sprintuje. On chyba dłużej sprintował niż wcześniej. Dobra. Wiecie co? W tym miejscu skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów.
Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam na następne odcinki, które będą w najbliższym czasie. Może dzisiaj jeszcze parę odcinków zapuszczę. Tak czy inaczej, trzymajcie się. Na razie. Yo.